No i jesteśmy tutaj, że tak powiem, w ciele, nie tylko duchem wreszcie i nie na Zoomie, już abstrahując od samej nagrody, jakie to jest uczucie wreszcie się, kurczę, spotkać z tymi wszystkimi ludźmi? To jest super, to jest naprawdę, ja spędziłam dużo miesięcy ostatnich na planie, więc spotykałam się z dużą ilością ludzi codziennie, ale w o wiele większym stresie i w maseczkach. Teraz jesteśmy wszyscy posprawdzani, zaszczepieni i jakoś można odetchnąć nareszcie troszkę, nie? A jak myślisz, co tegoroczne rozdanie, takie trochę dziwne, bo właściwie łączące, można powiedzieć, dwa lata w pewnym sensie, co ono mówi, jakim jest prognostykiem dla tych najbliższych lat? Masz jakieś przeczucia? Słuchaj, mam wrażenie, że to wszystko wygląda bardzo dobrze, to polskie kino. Różnorodność, jakość, no jest i komercyjne bardziej kino, i kino środka, i kino bardzo autorskie, jak film Mariusza, prawda, to jest przecież bardzo, bardzo autorskie kino, więc no i kino czeskie, za które tutaj dostaliśmy Orła. No jest to fantastyczna ta różnorodność, no i mi się wydaje, że nie wyobrażam sobie, żeby ludzie nie wrócili do tych kin i nie chcieli się znowu spotkać w ciemnej sali i oglądać na dużym ekranie. Ty jesteś tutaj jako przedstawicielka szarlatana, ale jesteś też wprawioną serialową artystką najwyższej próby. Janek Matuszyński mówił ze sceny, że chciałby, żeby seriale miały więcej miejsca na tych naszych nagrodach. Co myślisz na ten temat? No absolutnie, może trzeba zrobić takie serialowe Orły, jak Emmy amerykańskie, bo rzeczywiście współpracujemy przy serialach z najlepszymi twórcami w każdej kategorii. I no jest to ograniczające dawać tylko jedną nagrodę i tylko za jedną rzecz nagradzać seriale w momencie, kiedy są tak kreatywne, tak pełne talentów i fantastycznych twórców. Więc oczywiście, jak najbardziej, zróbmy całe Orły tylko dla seriali. Ale pomyśl wtedy, Agata Kulesza mogłaby dostać 7 nominacji i co by się stało? No tak, ale patrz, jest Aleksandra Popławska, by też kilka dostała, nie? troszkę by się to rozłożyło, myślę. Ale no, aktorzy, no też, jakie role fantastyczne kryją w serialach. Julka Kijowska przecież w tym roku, prawda? Więc no, jak nie nagrodzić tych twórców za te telewizyjne role, które są przecież tak samo wzruszające i łapiące za serce jak te filmowe. To powiedz mi jeszcze tylko na koniec jedno życzenie na ten rok, który nas dzieli od następnej ceremonii. Takie w miarę spełnialne, jakbyś mogła powiedzieć. Pełne sale kinowe. Tego życzę. Ja też. Dziękuję bardzo. Dzięki.